Dzień dobry, kolejny odcineczek Raiden już tutaj w dobrym humorze, myślę. Trzeba się jakoś przedrzeć przez plac. Może po prostu przetniemy. Nie da się. To nie wiem, nie wiem. Nie da się czegoś przeciąć po raz pierwszy. Przetniemy to wielkie drzewo. I zniknie. Czarmary. I bambusy przetniemy. Te są ciężko przecinalne normalnie. Zobaczcie, każdy obiekt można przeciąć. Oprócz mostu. Mostu nie można przeciąć. Dobra, czy chodzi na to chyba, że trzeba do środka budynku wejść. No dobra, że mnie foundnęli. Ty bardzo mądry jesteś, z bazuki strzelasz w nie dość, że jest w zamkniętym pomieszczeniu, to jeszcze prawie w siebie, tak? Ty myślisz, gościu, w ogóle co ty robisz? Wiesz, że jakimś droidem tutaj jesteś. Chociaż nie, nawet te droidy, te C-3PO mądrzejszy by chyba niż taki bot. Uff. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you was connected to a corridor meant for transporting. Ja chcę to wziąć. You can take that to the elevator. To nie. Chciałem grzecznie. Trzeba po cichutku. Po malutku. Żeby nas nikt słów rogi nie zauważył. No ty, stój! W mi się zacięło. Spoko. Nic nie masz. Las muertas. A jeszcze jakiś taki ten pindol się dołączy. Dobra, to chyba nam nie pozostaje nic innego jak zebrać wszystkich panów do kupy. A weźcie to, zetnijcie. Nie bombą. Pojebało was. No co? Chciałabyś super atak wykonać. Niestety, ja tu jestem teraz. Przewodniczącym komisji ślepych jajek. Zmarnowałem całą manę. Niestety, tak to w życiu było. Dobry motyw. Obróć się, obróć się. I uciekł ci cel. Rękę mu wsadził tam, gdzie nie powinien. Hand. Left hand. Tyle w nim cybernetyki. Co znowu?
O, wziąć nogę, obciąć rękę, ucho, co jeszcze? Te walki są praktycznie za proste. Fuck no. Fuck no. Co to? A, tylko ten gościu. Myślałem, że już tego wielkoluda pokonowywuje. Fuck no, czemu fuck no? I'll kill your head and bang your mother. Fuck no. Dobra, Kaziu, nie masz rączki, nie masz nóżki. Nie no, nóżkę jeszcze masz. Ale już niedługo. Coś ci odleciało chyba. Ładnie go dusi, ładnie. Trochę krwi się polało. Pan tu rączki dwie stracił. No trudno, no, takie życie bywa, nie? Okrutne. Masz, tu nie masz. Nie masz co narzekać. Destroy. Aż mnie buchło, proszę państwa. Aż mnie buchło tu po twarzy. Dobra. Nie, to nie. A mogłem się potem spiąć. Nie, oczywiście trzeba było zniszczyć. Bo co to by była zabawa, gdyby się nie niszczyło, nie? Tak, na pewno. I jeszcze więcej. Czekaj, stój. To jest księżyc, tak? Przed chwilą ja go od boku widziałem. Więc co to za ściemy? No dobra. One more time. Ale skrzynkę pierw. Skrzynkę z cackiem. No i co to ma znaczyć? Nie mogę wejść. To ja może ja jakoś inaczej muszę. Nie, no górą. Being renewed. Spoko. Ale jakiego? Ja tu granata? Nie, no nie. Wątpię, żeby trzeba było drzwi wysadzać. Aha, w sumie. W sumie, co tam? Nie. Tak się nie robi. Jednak. Hmm.
Czyli trzeba wskoczyć jakimś tajnym, magicznym sposobem, który już pewnie każdy zna, już pewnie każdy wie, jak tu wskoczyć. Tam, tędy chociażby. Tylko ja się motam, nie? A później pojawiają się głupie pytania, jak to przejść? Dlaczego nie mogę? A kto mi dzwoni znowu? No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then that is your true nature. More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After a second observation, I have come to a conclusion. Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. No. Guess so. Not much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel. Ty to szeraż głos tego aktora, który głos poddawał Raidenowi, podkładał. A nie jakiś emotional status. Tak. Locked. Naciskamy guzik, tu guzik. Accepted i unlocked. Znowu będziemy się bić. Dobra. Naszą misją jest zamiana w beczkę. Stój. Kurwa, no mać, chuj. Nie musimy chyba z nimi wszystkim walczyć, nie? Trzeba, bo jest alarm. I tu mamy pewien problem. Bardzo duży problem, no bo dostaniemy z granata zaraz. Albo się wypierdzielimy. Ty to byś najchętniej tylko szczelał, nie? Szczelał, szczelał. Zapamiętaj sobie, najszlachetniejszą bronią jest broń biała. Ty możesz spadać. Jeszcze jeden osi do kolekcji. Sam środek. Unikniesz tego, unikniesz, spoko. Może nie. WSD, WSD, kontrol. No jest to. Całkiem przeciwnik. Ale damy sobie z nim radę. Kiedyś. Przep,
spać gorszej. Nie wrzucam. Za daleko. Dobra, teraz lepiej. Motka nie ma jak trzymać. Czyli więcej nam to nie przeszkodzi. Co najwyżej można wybuchnąć. Ale od czego jest przycisk control? Aby zrobić właśnie tak. Gdzie ty skaczesz? Gdzie ty skaczesz? Attention. Już każde hasło zapamiętał na pamięć. I jedziemy windą do nieba. To jak walę, to się zniszczy? O, jakieś pany. Przeszkody nam tutaj większej nie robią. Dawaj, dawaj, jednego. Ale drugi też chce być posiekany. Prawie, że na pół. Jedno, drugie też nam się uda. Da. Krowa. Czyli coś, czego raczej nie lubimy za bardzo. Bo żebyśmy nie spadli. Ha, 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 ha. Teraz możemy się pobawić troszeczkę. Bo mamy mocy troszeczkę więcej. No chyba i tak dupę dostajemy nieźle bardziej niż powinniśmy. Jak na Reaper Moda. Słabo nam idzie dość. Szczekopa od krowy. To nie jest najlepsze przeżycie. Okej, okej, dawaj, dawaj, dawaj. X. Now I will kill you. Chyba nam się nie uda przeciąć. A chciałem zrobić to z Crow. Jeszcze jedno nam żyje. Now let's kill this shit. Get off. Ślicznie.
Dobra, alert powinien zniknąć. I co, dojeżdżamy na miejsce, nie? Troszeczkę tutaj walki było. Czy równej, czy nierównej to. Długo będziemy jechać? To the upper floors. Look up, Raiden! Another freight platform! I co? Look out! Incoming! Co ja mam zrobić w tym momencie? Mam skakać, klaskać czy co? Aż takie mocne to nie jest. Żeby katana tego. O kurwa. Co to jest za dziadostwo? Chciałeś już we mnie tutaj bić? Ja to nie pozwolę sobie na to. Jeszcze tylko ciebie. A, i pannuszka. Psuta zresztą rąsia. Ale to już zbędne. Dwie takie pupcie. Jedno z piłą mechaniczną. Nie, oboje mają. Nie, ten ma jakiś dział. Postapokaliptyczno. Coś tam ruchowo, łonowo, działowe. Trzeba nadać manę i pozbyć się ich. Ulala. Szczekają. Szczekają, dziadu. Czekają efekty jak niczym z filmu. I już po. Znaczy po tym jednym przynajmniej. Tylko traf. I już nie ma. Trzeba przeciąć piłę. To breakdance'ów się nauczył. Nie wiem kiedy. Ale mu to wyszło jakoś. Dobra, już end of our fight. Także myślę sobie. Combat rank C. O, te piętra to lecą jednak nieskończenie. Jest sufit, dupa. O, jakieś te jeszcze się pojawiły. Pomperki. Nam się popsuło coś, trzeba skakać. No i co ja mam zrobić? No i oni teraz tu skakują. No bardzo mądrze, bardzo mądrze. Nikt by na to nie wpadł. To tylko mógł zrobić właśnie taki o człowieczek.
typu cyborg z dupy. Gdzie ty jesteś, ten drugi? Przebiegnij sobie. Zabierzemy ci za karę kręgosłup. Temu drugiemu też. Dziękuję. Dziękuję. Tyle. Ja nie mam więcej pytań. No dobra, tylko niech się troszeczkę podniesie. A to te misie. Scheiße. Jeszcze jeden. Ten jeden też ma moc. No nie pozwalam przecież. Przecież, że nie. Aj, i lecą za dużo, za dużo. Chyba sobie tu troszeczkę postoimy. Dobra, jebać to. Wygraliśmy życie. Jakby nie patrzeć, to tylko my tamtą platformę przy życiu trzymaliśmy. Bo gdybyśmy tam byli dłużej, to i platforma by dłużej musiała podtrzymać. Już dojeżdżaj. Checkpoint. They are deploying security from the top floor to the freight elevators. You pass to the server room leads right through them. Through. Okay, right through. Dobra, pan tutaj się nie przejmuje. Pan kosiarkę tu ma. Nie, to mod. Ojej, ojej. Więcej się nie bawimy, bo mamy jeszcze ptaszki do załatwienia. Ale nam tryb kostuchy spadł. Walczymy w powietrzu. To mi się podoba. To mi się naprawdę podoba. Zobaczymy, czy nie ma jeszcze w pobliżu nikogo. Ten jest za daleko. Ten tutaj cierpi na nóżkę. O! Siła! Moc! I potęga. Tak, tak. Jeszcze tylko jeden ptaszek zdziałem, który tam właśnie lata. We tle gdzieś ładnie. Chyba tylko on został. O! Doskoczył tutaj. Kolega sobie przygarnął.
co? O, jesteśmy na miejscu. Co gdybyśmy sobie po prostu poszli? Tu też jest jakieś wyjście. Aha. Nie, nic, tak tylko sam myślałem. Już, no. No, okej. Co masz jeszcze do powiedzenia? Było blisko. Mr. Gorilla. Nie, tak szybko. To był cios prosto w niespodziewane miejsce. Nie wiem, się chyba co z nimi bawi za bardzo. A mogliśmy mu tą rękę obciąć. Boli głowa. Dlatego musicie spotkać kara. Co, ty już tą rączką nie machaj, bo jej nie masz. Chyba im więcej pniemy, tym lepiej dla nas. Bo widzę, że gościu na mam tamtą ręką sobie coś tam chciał machać. No, rakietki. Ty tu chodź, Voltur. Uciek nam. Dobra, tu będziemy kończyć. Bo nam się długo naprawdę chyba walczyło. Jak na moje oko to z 40 minut może. Więc ja się z wami żegnam. Zapraszam was do kolejnego odcinka. Ten łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej. Yo! Tylko nie koniec odcinka. Subscribe.